Jesteś tam? Pani Rozuzanno, wołam do ciebie z głębi cygar otchłani. Co nagle taka cisza? Nagryli nas w pracy. Kto? Szef. Szef cię szpieguje? No, próbuje być ważny. A nie jest? Proszę cię. Płotka z trzeciego piętra. Jak z trzeciego, to chyba jednak bardziej taki leszcz. Tak, leszcz. Bez ikry. Czyli jego byś raczej do domu nie zaprosiła? No nie ma takiej opcji. Gdyż wiem, jak wygląda jego ulubiona pozycja. Parking position. Hej! Jesteś tam? Jestem. Przepraszam. Umarłem ze śmiechu i musiałem się pozbierać. Czyli od dzisiaj piszemy tylko wieczorami. Możemy też rano, tylko że na domowe wifi. Nie pisz, kiedy jestem w pracy. Przyjąłem. Nasz romans przechodzi do podziemia. Romans? Metafora. Proszę cię. Było jak było. Dobrze jest jak jest. Dobra. Proszę cię. Wierzysz tylko w cyfrowy związek? Nie wierzę w żaden związek. Mocne słowa z ust kobiety sukcesu. I za to cię uwielbiam. Mogę ci się przyśnić? To zależy, jak wyglądasz. No właśnie, dlaczego ty nie masz profilówki? W szklanym terrarium na każdym poziomie tysiące myszek codziennie marzą o ostatnim piętrze, do którego dociera światło słoneczne. Ich świat wypełnia się tu podobno małych nóżek, drapaniem pazurków klawiaturki i odgłosem drukowania malutkich fakturek, biznesplanów, konceptów, draftów, agent wykresów i kosztorysów. Nad wszystkim słychać niekończący się poszum open space'ów, gorących od potu ambicji i marzeń o własnym, dwupoziomowym terrarium z ogródkiem i basenikiem z dala od centrum. Ta utopia daje im siłę, żeby przetrwać kolejny dzień na kołowrotku. Zanim przejdziesz 1000 mil, musisz zrobić pierwszy krok! Kiedy indziej się nauczysz, teraz tylko wykonaj assignment, resztę sobie na razie zaparkuj. Spokojnie, też kiedyś tego nie łapają. Dobrze, sama ci to w sklepie, w schedule, ale dopiero po pana na akcję. Nie o to chodzi! Rano byłam spóźniona i było tylko jedno wolne miejsce. Szefa. Ja mam przeparkować, ale oczywiście zapomniałam, oczywiście. Nie, no, on jest nowo temat, czasami włączą się ludzkie oprogramowanie, spokojnie. Jeżeli skurczony na punkcie swojej parking position, cały czas stoi w oknie i tylko kontroluje, czy koć nie wjeżdża. Daram się, że jeszcze raz uwijamy na pozycję, to mnie wywali z firmy! O nie. To psychopata. Gdzie są moje kluczyki? Psychopata? Myślicie, że ja to przestał, kim został? Psychopatyczny rys pomógł mu się tutaj znaleźć. Gdzie są kluczyki? Dlaczego jeszcze taka, jaka jestem? Ja wam już chyba tłumaczyłem, że do sukcesu nie ma windy, tylko trzeba wejść po schodach!
Co nie znaczy nic innego, jak tylko to, że sukces nie przychodzi łatwo! Co to w ogóle jest? To ma być open space w godzinach pracy? Może leżaczki wam jeszcze przyniosę? Ale co chodzi, szef? Jaki jest issue? Ale na pewno coś poradzimy w końcu. To pokonane przeszkody są miarą twojego sukcesu! Otóż jest przeszkoda. I to spora. Kto zaparkował na mojej position, okej? Okay? Ja. Nie. Ja bardzo przepraszam, szef. To ja bardzo przepraszam, szef. Ty to już chyba wyczerpałaś limit przeprosin, okej? Okay? To ja zaparkowałam na pana miejscu. Pożyczyłaś mi przecież wczoraj swojego smarta, bo moja fiesta zdechła na mamę. Ale ja mam pasenta. Pasenta? Masz karuserię od pasenta. A silnik od smarta przecież. Tak. Silnik od smarta? Karoserii Passata. Do prawdy! Do prawdy? Nie. Od kiedy ty się, Ryśka, znasz na samochodach? A co? A jak już mowa o motoryzacji, to kobiety głosu nie mają? Bo co? Bo do pieruch i do karów to jest wykluczenie, tak, szef. To jest wykluczenie. No, wykluczenie. Kto ma tutaj silnik Smarta w Passacie? Właśnie nie montuje i dlatego zdechł. I dlatego Suzy Siesta też zdechła. Fiesta, tak. Co komu zdechło? Która ma Fiestę, Siestę, która Passenta, okej? Okay? Żadnego, ja mam Toyota. Ja bym znam to Toyota. Coś ci się nie podoba w Toyotach? Nie, mi się wszystko podoba w Toyotach. Tylko mają tylko to jedno, że mają ten parking position na środku placu. To gdyby to był to parking position byłby przy samym wejściu. Po prostu bliziutko do windy. Windy sukcesu. I hop, na ósmego flora. Co ma do tego ósmy flora? Parkuje przy wejściu. To są za insynuacje? Ty wypraszam! Nie! Bez krzyków, szef, bo to jest mobil. To jest hashtag YouTube. A jak się dowie ósme piętro? No to co? To zobaczymy zupełnie nowe parking position. Na przykład za chłopem. Dosyć! To jest trzecie piętro. I tutaj ja decyduję. Ja tu jestem team leader. Ja jestem CEO trzeciego piętra. Mam nadzieję, że to jest jasne. Powiedziałem coś śmiesznego? Nie? A może powiedziałem, a nie wiem. To się razem pośmiejemy. Czyli nie. Bardzo się cieszę. Ponieważ to nie jest śmieszne trzecie piętro. To jest przepiękne, ważne, dumne trzecie piętro. Dumne piętro Creative Operations Marketing Coordination. Tu się wyrabia KPI. Tu się pilnuje deadline'ów. Tu się szanuje tradycję, a poszanowanie parking position jest częścią tej właśnie tradycji. I jeżeli nie będziemy szanowali parking position, to nie będziemy szanowali siebie. Nie będziemy szanowali siebie nawzajem. Nie będziemy szanowali własnych rodziców. Nie będziemy szanowali Boga, własnej ojczyzny. Koniec! Jedna z was wylatuje ze skutkiem natychmiastowym. I same sobie wybierzecie, która. Dobrze, jeszcze raz prosił.